Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łasku. Uroczystość odbyła się na placu 11 listopada z wojskową asystą honorową. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał dowódca pułkownik pilot Piotr Ostrołuch. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew przelaną w obronie ojczyzny, mówił podczas wystąpienia. Kiedy mówimy o żołnierzach niezłomnych, o tych, którzy walczyli z bronią w ręku, musimy także pamiętać o wszystkich tych, którzy byli z nimi, którzy wspierali ich czynem, pomocą, wsparciem, schronieniem, dając im żywność, przynosząc informacje, a także ich najbliższych, którzy cierpieli prześladowania, którym często złamano życie dlatego, że ojciec, brat, był tym, kto sprzeciwiał się czerwonej władzy przeniesionej tutaj na sowieckich bagnetach. Na szczęście prawdy nie udało się zabić ani zniszczyć. Dlatego świętując dzisiejszy dzień, wyrażamy szacunek i wdzięczność polskim żołnierzom, którzy często, wyniszczeni doświadczeniami wojny po jej zakończeniu, nadal nie złożyli broni. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć żołnierzom niezłomnym. Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazać prawdy naszej przeszłości. W tym decydującym momencie dziejów, tak pisał święty Jan Paweł II. Niech ich prośby będą wysłuchane. Po oficjalnym przemówieniu i odmówieniu modlitwy w intencji żołnierzy wyklętych został odczytany apel pamięci i oddana salwa honorowa. Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych oraz wszystkich rodakach poległych w walce za ojczyznę i zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Niech ich ofiara da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której poświęcili życie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci! Dla uczczenia pamięci żołnierzy wyklętych. Salwa honorowa! Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów przez zgromadzone delegacje.